Co robisz? No, łudzę się. Myślałam, dlatego... że uda mi się przelać całą wodę z oceanu do oceanu, a co? Kreatywnie, nie powiem. W każdym razie, słuchaj, mam plan na dzisiaj specjalny. Oła, tak? No. To znaczy, że nie będę się nudziła? No, to super. Sposób na zimową nudę. To super, słuchajcie, cześć wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Survey i dzisiaj mam pomysł na zimową nudę. Jeśli wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo tyle łapek w górę było pod poprzednim odcinkiem. Tyle łapek w górę. Dziękujemy wam bardzo za to, tyle łapek w górę. No i oczywiście z kodem Mago macie 3% zwrotu na G2, także wbijajcie w link w opisie, jeśli chcecie kupić sobie gierkę. No to Dzio, może wprowadzisz nas w ten swój temat? Słuchaj. No, słucham. Nie wiem, gdzie to jest ogólnie, byliśmy ogólnie w Netherze i zbieraliśmy głowy Witherów. Chyba tak sam było. Byłeś. Nie? Nie? Bo ja nigdzie nie byłam, nie przypominam może sobie. Może sam tam byłem, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Tak? Szukam tych głów Witherów, znalazłem. Mamy kilka głów Witherów. To chyba ty zbierałaś w takim razie. Nie ja, co? I mamy te głowy Witherów. No dobra, przyłapałeś mnie, no i co? I chcielibyśmy chyba, tak szczerze mówiąc, załatwić Withera. Tak? To dzisiaj już? Mamy kilka głów Witherów. Ale to chyba dawno było zbierane, bo ja szczerze nie pamiętałam, że ja je zbierałam. No, ja nie miałem ich w ręku. Może przez sen, wiesz, zbierałam, bo ja czasami mi się śniło, że ja chodzę do Netheru, a nie pamiętałam. Dlaczego zakładasz, że to ja zbierałem, skoro ja ich nie miałem w ręku wcześniej? Nie wiem, bo ja myślałam, że to był tylko sen. Okej, w każdym razie, słuchaj, dobra, możemy znaleźć sobie specjalne miejsce na to, żeby pozobaczyć takie Witherki. Tak, ja wiem, że ty masz specjalne sposoby. No płyń, bo... Próbuję, no, coś utknąłem. Co? Aha, bo w złą stronę płynąłem, bo tutaj jest ruch lewostronny. A to ty chciałeś płynąć pod prąd? Tak, płynąłem pod prąd. Dobra, chodzę do Netheru. I teraz tak, moglibyśmy postawić sobie kilka latarni, beaconów. Kilka aż? Patrz, kurczaki przyszły nawet tutaj o! Z nami. No, mamy kilka, netherowe no, kurczaki. Mamy tych główek aż 10. W sumie no 10 to nie jest liczba parzysta, znaczy to jest, jest liczba parzysta. Liczba parzysta, ale nie jest liczba podzielna przez 3. Dokładnie, więc możemy zrobić sobie tych Witherów 3. Dobra. Dostać nas na to. I zrobić sobie, że tak powiem, kurczę. Tylko czy my jesteśmy gotowi na walkę z Witherem, tak teraz się znałem, bo ale ja mam nie będziemy tylko... walczyć z Witherem, Wither sam się będzie walczył. Dobra, okej, bo ty rozumiem, tak? Że chcesz znaleźć sposób na to, żeby no, przecież już mamy ten sposób, który stosowaliśmy 40 tysięcy no, razy. No wiem, no oczekaj, bo tam są dalsze, możemy więcej główek zdobyć. O, tu znowu przyszło wiele Witherów. Okej, no dawaj go w takim razie. Tak, ale ja mam tylko smite. A, ja mam tylko smite. Ale smite działa na nieumarłych właśnie. Tak? No. Ale to nie działa na looting. Dobra, no dobra, no, no to chodź, sprawdźmy, może jednak się dobra. Uda, chodźcie, tak, mortadele. Powoli, za dużo ich wzięłaś. Mortadele! Nie, ja wziąłam tylko jednego. Dobra. A to, że trzy przyszły, to już nie moja wina, nie? Cyk. Fajnie, jakby się udało jeszcze dwie główki złapać, to byśmy mieli naprawdę super akcję. Wiesz co, ja już się zatrułam. Tak? A patrz, tam jeszcze dwa są, będzie można je też spróbować. Ale wątpię, kurde, żeby z tych dwóch wypadły nam dwie, bo ja śniłam bardzo długo, żeby zdobyć te główki, tak. Dobra, czekaj, puszczam je, uwaga. Okej. Wiesz, to trochę jest ciemno, może ja trochę tutaj nam oświetlę drogę, żebyśmy widzieli, gdzie miecze wbijać. Chyba nawet jedna nie wypadnie, nie? No dobra, no to wystarczy, słuchaj, trzy to i tak jest dużo, tak ja nie wiem, dużo, gdzie my te bikony wciśniemy. No słuchaj, cała wyspa jest do zabikonowania, nie? Tak, ale pytanie, czy mamy tyle materiałów, żeby całą wyspę zabikonować. No, aha, bo trzeba bloki, o kurde, zapomniałem. No to trzeba będzie zrobić może jakąś wyprawę na live'ie po bloki? To nie głupi pomysł. Dobra, słuchaj, myślisz, musimy znaleźć pomysł? Ścianę. Myślę, że to nie głupi pomysł. Dobra. Musimy znaleźć ścianę, którą możemy się dostać do samego bedroka na górze. No to tak tędy spróbujmy, idzie, patrz, przedostajmy się tędy. Trendy. Bo tutaj jest wejście. No ja tutaj robię już. Ale po co, skoro tutaj jest wejście do samej góry prawie? Ale to zrobimy wejście, które będzie bezpośrednie do samej góry prawie. Tak? No, tak, ale moglibyśmy zacząć stąd to wejście. W ogóle, żebyśmy my się potem nie zgubili i trafili do domu. Okej. Okay. No może dobra. Przyjdź do mnie tutaj. Ale poczekaj, bo ja już jestem na górze. A, widzisz? No dobra, niech ci będzie. Zrobiłem takie bezpośrednie no, wejście. 3 godziny tu na ciebie czekałam, tak, ale niech ci 3 będzie. 3 godziny, milion. No przecież widzę, ile się nagrywa. Milion. 3 godziny, dokładnie. Widzowie mi świadkiem. Tak, już 3 godziny filmu minęły. No to w takim razie już chyba musimy kończyć. Dziękujemy bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie no, żartujemy oczywiście. Nie troluj tutaj, wiesz, bo się widzą zrobić smutno, że już chcesz kończyć, a jeszcze już nie zaczęliśmy. Żartowałem tylko, spokojnie. No słuchajcie, dobra. Kochani, musimy w tym momencie dotrzeć do samego bedroka i znaleźć bardzo specyficzną konfigurację układu tych bedroków. Tak, dlaczego to robimy? Dlatego, że mamy złe doświadczenia z Witherami, którzy wybuchali dokładnie. W naszej którzy? Piwnicy. No co, którzy? Witery, którzy wybuchali. Witherami, którzy... Witherami, którzy wybuchali. No i nie, przestań! Które wybuchały, niech ci będzie. Dobra. No bo to jest ten Wither, nie? No to ja myślałam, że... Którzy Witherowie? Oj, przestań! Dobra. Się czepiesz słuchaj, na mnie. Słuchaj, znalazłem znaczy, już chyba miejsce. Mnie... Ty to chyba nawet blisko znalazłem tak? To miejsce, takie mam wrażenie. Dobra, to tak idealnie się wkopaliśmy? My musimy znaleźć płaską powierzchnię najlepiej 3x3, tak? Która by była zabedrokowana.
To trochę dużo będziemy się przekopać. Ja ogólnie nie bardzo czuję ten twój klimat. Ja ci za chwilę powiem. Patrz, tutaj jest coś takiego, to? Nie, to 3x3 ma być. Musi być 3x3, to było najlepiej, jest, jak było 3x3. Nie, no nie 3x3. Jest tutaj chyba. Jest. Ej, patrz, spójrz, tak? Znalazłem. Chociaż nie, bo tutaj nie będzie można go położyć. A zobacz tutaj. Idę? Nie, tutaj też na pewno nie. Ja w ogóle nie ogarniam tego, jak tak, to ma. Tak, tutaj wyglądać. Mogłoby być, szczerze mówiąc. Wiesz, w tym miejscu musiałby stać. To, więc to musimy co? Zrobić tak, że on będzie na wysokości dwóch kratek. To nie, bo my go nie położymy. No nie, bo musimy mu mieć głów. Miejsce, żeby położyć w ogóle. Nawet sousandu nie jesteśmy w stanie położyć tutaj. No właśnie. Dobra, to miejsce niestety odpada. Musimy znaleźć takie miejsce, w którym będziemy mogli położyć całego Withera poziomo. I będziemy go kłaść pionowo. Poziomo, wiecie, zio. Ziomo? Tak. Okej. Okay. Śmiesznie, nie? Dobra, to mówię ci, jak trafisz czasem z żartem, to. No, tak tylko płakać się, czy śmiać się, nie wiadomo. I zaraz, słuchajcie, spróbujemy to zrobić. I jaki będzie skutek tego, co my zrobimy? Wither zablokuje się głową w bedroku. Nie będzie mógł go rozwalić, bo oczywiście nie ma nic, co rozwala bedrock w Minecrafcie, poza cyferem. Ej, a tutaj? Gdzie? Tutaj. Szukam. Tu? O, tu gdzieś. Tutaj jest... No zobacz, o tutaj jest dużo miejsca. Nie, o tutaj w tym miejscu dużo. Płaska dużo. Powierzchnia, wiesz? Czekaj, no spróbuj to wykopać. Okay. No, jest nie, sporo. Ale to nie ma gdzie położyć. To musi być tak, żeby to było powierzchnia 3x3. Słuchaj, poszukajmy jeszcze chwilkę, dobra. Zaraz znajdziemy. No to słuchajcie, my się zabieramy do szukania i wracamy do was, jak już znajdziemy. No dobra, słuchajcie, znaleźliśmy chyba odpowiednie miejsce. I teraz tak. Mówisz? Withera możemy ustawić w tym miejscu. No, tutaj, nie? tak. I teraz zobacz, że on będzie zablokowany dookoła, nie? Plus, nawet jeśli tutaj w narożniku nie ma, dokładnie, tutaj w narożniku nie ma tego bedroka, ale te dwa bloki, które są na ścianach, zablokują jego, że on nie będzie mógł wlecieć w tamtą przestrzeń. Okej, to co, to ty go ustawisz, a ja go dokładnie zabiję? Dokładnie tak. Tak to zrobimy, tylko zrób troszkę przestrzeni, żebyśmy mogli się odsunąć, bo no to będzie tutaj trochę niebezpieczne. No to tutaj się odsuniemy. I teraz tak, w tym miejscu... Dokładnie, musimy go odpalić. Dobra. Tylko jak on bardzo mocno wybucha? Bardzo mocno wybucha. O, także tutaj będzie ten? Tak, że trzeba jeszcze kawałek dalej się odsunąć. Dobra, to ja się odsunę. Także zróbmy jeszcze trochę przestrzeni. Tutaj. Wystarczy chyba. Ja myślę, że jeszcze kawałek. Naprawdę? Nie, chyba nie wiesz. Wolisz nie ryzykować? Ja ostatnio walczyłem z Witerem na Cave Blocku i miałem bardzo przykre wspomnienia. Odpal go. O nie, ale ja nie zdążę uciec. Zdążę, słuchaj, nie, on się ładuje chwilę. Dobra, Wither w tym momencie się ładuje. Mam nadzieję, że to zadziała. No ja też mam nadzieję, że to zadziała. Jak nie zadziała, to będzie trochę słabo. Szczerze mówiąc, uwaga. On się odpala za 3, 2, 1, boom. Jeszcze trochę. Okej, boom, jest. Chodź, jedziemy. I w tym momencie zaczyna umierać. Zobaczcie, zablokował ale się głową. Ale jak to strasznie głośno. Bardzo głośno. Jęczy. Ale nie bij mnie. No ale to ja biję Withera, to że ty podłazisz mi. Ała, no, czemu mnie... No odsuń się. Że nie wbije mnie w Withera. No niespecjalnie. Zobaczcie, w tym momencie włączyła mu się ochrona, że nie można strzałami do niego strzelać, ale to nie ma znaczenia, bo my załatwiamy go. Jest tak strasznie. Ja głośno. Nic nie słyszę, kompletnie. Dobra. Nie słyszę swoich mamy myśli. Mamy pierwszą netherową gwiazdę. Masz w takim razie też achievementa sobie zrób. O, dziękuję ci bardzo. Mam achievementa. To świetnie. Achievementa, advancementa. Odpalamy w takim razie drugiego, odsuńmy się. Dobra. I będziemy tak jeszcze jednego po nim załatwiać i słuchajcie, będziemy mieli to trzy jest gwiazdki. Najszybsza opcja i najlepsza opcja, żeby, znaczy w sumie najłatwiejsza też jednocześnie, żeby go załatwić, bo wiecie, on lata, zabija chodź. Wszystkie żyjątka. I ogólnie jest kiepska sprawa z tymi Witherami. Znowu nie słyszę własnych myśli, no ja nie aż wiem tak? Jak to. No to trochę głośno. No ale wiesz, ty też byś jęczał, jakby ci głowa utknęła gdzieś w blokach. Szczerze, i chyba tak. Jeszcze jakby cię nawalali po ogonie. Co jest ogólnie dość ciekawą rzeczą, słuchajcie, na dole nie musi być jakiś specjalny blok, który musi go przytrzymać, bo jak sami widzicie, trzyma go nawet Netherrack. Dlaczego? Jego główki, którymi on strzela, wypadają z wysokości trzeciej kratki, czyli z wysokości jego głowy. One wybuchają w bedroku i nie ma żadnych efektów ubocznych tego wybuchu na pozostałych blokach dookoła. Więc to jest taka ciekawa rzecz. W sensie to można bardzo łatwo tak wytłumaczyć, dlaczego to działa. Dobra, nie? To chowaj się. O, chowam się. Uwaga. Już jęczy. Już jęczy. Chyba już sobie zdaje sprawę, że coś mu się dzieje. Okej. Okay. I bum. Znowu nie trafiłeś, ale... No ale nie, przynajmniej, sekunda. Wiesz... Przynajmniej chwilę później się to zadziało. Ja nie zapomnę, jak na pierwszym survivalu zapomnieliśmy o tym, że on najpierw wybucha i w piwnicy go sobie odpaliliśmy, pamiętasz to? Było, dokładnie. Napiszcie, czy wy również pamiętacie, czy widzieliście ten odcinek. To dawno temu to było strasznie. Dawno temu, ale dało nam to pewne doświadczenia z Witherami, mamy trzy gwiazdki, także jest super. Słuchajcie, to miejsce do sobie domu. Zostawimy tak. Na przyszłość, bo być może jeszcze kiedyś... jeszcze kiedyś znajdziemy więcej tych czaszek i sobie zrobimy więcej Witherów, żeby... W ogóle trochę expa mi niewiele brakuje do 30 poziomu. Może tu masz byśmy... ten, kwarc. Właśnie miałam powiedzieć, może byśmy sobie do expili. Wiesz co, ja tutaj nie będę tego schodka... Tutaj masz, wszędzie masz.
Ja w ogóle, ty mówisz, tutaj masz, a ja nie widzę w ogóle. Dobra, to doexpijmy sobie do 30. Ile ci brakuje? 3 poziomy, to jest bardzo mało. No to dobra, no to zbieraj ten exp. Dobra. Jeszcze chwilę sobie zatrzymamy tutaj, bo wiecie co, ogólnie ostatnio zatrzymaliśmy się z takimi rzeczami właśnie, jeśli chodzi o zbrojki, nie kopaliśmy diamentów dawno, no, to też trzeba będzie ponadrabiać. Nie mamy zbrojek diamentowych w dalszym ciągu, mamy, bo jak robiliśmy turniej diamentowy, trójdiamentowy, chociaż to był dwudiamentowy bardziej, bo nie kopaliśmy silkiem, no. To wtedy ty kopałeś diamenty, a ja kompletnie nie mogłam. I dlatego warto byłoby może pokopać jeszcze trochę tych diaksów. Myślę, że tak. I ogólnie moglibyśmy pokopać po to, żeby zrobić pod bikony, wyższe poziomy. To z diaksów koniecznie, a nie moglibyśmy nie, na przykład no, zrobić tego z żelaza? Właśnie o tym mówię, ale przy okazji kopania diaksów moglibyśmy trochę żelaza zbierać. Tak, więc spodziewajcie się prawdopodobnie w najbliższym czasie live streama, na którym po prostu pokopiemy i też w ogóle musimy zrobić tunel transportujący małe gównioki, w sensie villagerów. Tak, to na pewno te dwie rzeczy będziemy robić w trakcie. No. Fakt jest taki, że prawdopodobnie ten jeden mały nasz kowal, on urośnie. Mhm. Urośnie, nim zdążymy go wyprowadzić stamtąd. I się zastanawiam, czy to w ogóle... Czekaj, już mam 30 poziom, właśnie. Jak strzelił on do mnie... ciebie? Tak, strzelił przez jedną kratkę, mnie zobaczył i strzelił do mnie. Dobra, ja spadam stąd, bo już mam poziom, a ty masz poziom? Ja mam już 29. Masz więc... poziom, zio? Poziomo. Tak. Poziomo. Ej, to wiesz co, chodź poziomo, bo tutaj jest dużo kwarcu. Biegnę już, spokojnie, zaraz. A tutaj będę. Z tej strony. Dobra, dobra. Tutaj dokładnie, zaświecę ci światło, żeby cię nic nie... Ty masz 30? Super. Ja mam 30, no, więc ja już sobie... z nadwyżką nakopałaś. Widzę. Ja w ogóle się stałem, czy nie nakopać jeszcze z nadwyżką, żeby móc sobie na przykład dwie rzeczy zaczartować. Nie, to nie ma sensu, ale nie, bo te wyższe poziomy coraz więcej expa wymagają. No w sumie tak. To po prostu się nie kalkuluje, nie? Ale później... w ogóle i tak jest lepiej pod tym względem niż było kiedyś, bo kiedyś to było tak, że schodziło ci do zera, pamiętasz te czasy? Tak, no 30 poziom i do zera był reset, nie? A teraz tak chyba dwóch albo trzech wersji dopiero masz, tak, że zabiera ci tylko 3 poziomy. Tak, to odkąd enchantujesz z... Odkąd enchantujesz z lapisem? Nie, wydaje mi się, że to było jeszcze wcześniej. Dobra, masz już ten 30 nie, poziom? Nie, jeszcze nie mam. Już sekundkę. Szybko, bo leć już tutaj... do domu, ja zaraz dotrę. Nie, bo tutaj tobą. Boję się trochę, cykam się. Tak cykasz się? Cykam to znaczy, się, bo nie pamiętasz, gdzie jest portal, jak rozumiem. No nie pamiętam. Zio, musisz mi pokazać, gdzie jest portal, bo ja nie pamiętam, gdzie jest portal. Wcale nie patrzysz na niego teraz? Wcale nie patrzę na niego teraz. Dokładnie. Słuchajcie, dobra, jeszcze to ja lecę w takim razie już do domku. I zastanawiam się, co zenchantować. Co ty enchantujesz? Jeszcze zobaczę, wiesz, może miecz, bo przydałbym ja się. Ja myślę looting. Nad kill-offem, szczerze. No, looting by się przydał, ale miecz dopiero enchantowałam. Ja może zrobię diaksowy kill-off i sobie go zenchantuję. O nie, one się rozmnażają, w neterowe kurczaki się rozmnażają. O! Dzięki! Blaze pomógł mi pokonać kurczaka. Okej. Okay. Strzelił idealnie w zaraz kurę. Coś tam strzelał do ciebie, właśnie chciałem powiedzieć. Ale śmiesznie. Kurde, no brakuje mi już resztkę tylko, no. No to nie wiem, musisz jakoś sobie poradzić. Zaraz bo ja to już zrobię, idę no. Do domu. Dobra. Ale to niewiele ci brakuje, chyba jednego ciućka tylko, no, co? No pół poziomu dosłownie, nie? Dobra. Więc jeszcze odrobinkę. Spokojnie, bo ja jeszcze muszę się przespać. To prześpi się o, spokojnie. O, cześć pająku, nie chcesz być moim zwierzątkiem? Chyba nie chcę, nie? Chciałabyś mieć pająka na zwierzątko? A no czemu nie? Wiesz, no karmiłabym go kurczakami i, okay. I nie wiem czym jeszcze, czym można karmić. Napiszcie w komentarzach, czym można karmić pająki. No tylko chyba... takie wymyślne rzeczy, a nie takie no właśnie, prawdziwe. No właśnie, bo to chodzi o wymyślne rzeczy. No na pewno nie nakarmiłabym pieskiem. O to w ogóle nie piszcie, nie mówcie, nie sugerujcie, bo to nie ma w ogóle szansy. Może tym dużym, to by miał pożywienia do nie, końca świata. Nie, właśnie mówię, że nie, bo to jest mój pies. Ja nie poświęcę psa. W ogóle pisaliście mi, że mój pies lubi ryby i ja bym to sprawdziła. Mamy kilka rodzajów rybek. Moje psy lubią ryby tak z natury, nie? Tak, mój tata jest wędkarzem i mój pies czasami wykradał mu ryby i zżerał, nim tata się odwrócił. Tak wiesz, przychodzi tata z wiadrem ryb, stawia wiadro, pies, wiesz, oddala się na chwilę, a pies zżera. No, także super. To ja mogę zjeść, ale okruszek nie chce jeść ryby. Nie? Nie, ani żadna mu nie pasuje. On nie chce jeść ryby, a to ty... dorsze chyba muszą puszek... być, wiesz? Dorsze? No te a kody. A dorsze to są kody, no ale ja mam kody. Mam kody na jedzenie i nie działa. Chyba, że ja najpierw muszę się najeść. Czekaj, zobaczę, ja zjem sobie kurczaka. No. A może kurczaka chcesz pieczonego? No, okruszek chyba nie chce. Ale ten drugi pewnie by zjadł. Kurczaka? A ty czekaj, to odsuń się okruszek. Nie, no nie działa, on nie chce jeść. Nie? Nie, on... No. A ferfisza zobaczy jeszcze. A ty już zdążyłeś wrócić? Tak, ja już jestem w domu. Okej, to ja... Czekaj... No odsuń się... Dobra, nieważne. Puszek nie dostanie kurczaka, bo okruszek jest psem ogrodnika, wiesz, sam nie zje, a innemu też nie da. Okej. Okay. Czekaj, bo tak mnie zastanawia, czy my mieliśmy gdzieś obsydian może?
Chyba mieliśmy, ale czy mamy dalej, to już jest... W skrzynce neterowej, nie? Jeden. Za mało. Trzeba będzie wykopać. Musimy wykopać 9-8 sztuk obsydianu. A po co? Bo trzeba będzie robić beacony. A beacony robi się z obsydianu? Dobra. To w takim razie jedziemy na dół kopać obsydian. O nie, wiesz co, teraz mi trauma się przypomniała moja. Jaka? No bo ty nie zamurowałeś tutaj i mnie zabił creeper. Dobra, ja szybko przejrzę, czy nie ma żadnego creepera, który by chciał no, mnie zabić. Nie ma. Nie ma? Także spokojnie, zaczynam. Creeper! Jezu! Jak to? Przecież się rozejrzałeś. No rozejrzałem się, nie było go. Patrz, drugi jest, no. Wiesz co? To miejsce to jest jakieś takie nawiedzone creeperami. Okej, bo ty masz efficiency, ja nie mam. Ja będę wybijać creepery. Kop? No jasne. I teraz ja będę kopała. Dobra, tylko zabijaj, okej? Okay? Osłaniaj mnie. No. A ty mówiłeś, że też masz efficiency. Nie, mówiłem, że mam unbreaking. A. Dlatego właśnie to kopiesz dużo szybciej. Creeper! Żartuję, nie ma, nie. Czemu mnie straszysz? Dawaj, kop szybko, bo nie ma czasu, nie? Nawet nie zdążyłam zareagować, a ty już się wycofałeś, a i tak się przestraszyłam. Czekaj, ile to miało być? 9 sztuk? Tak, nie, 8 chyba potrzebujemy, nie? A ja nie wiem ile. No 8, bo jedna jest w skrzynce, więc będzie stać nas na 3 beacony. To 3 na jedną sztukę trzeba? Tak. Bo taką podstawę to robisz, nie? Ja nie pamiętam, ja nie będę. 3 beacony. Dobra, no to Nether już mamy. Star i dookoła szkło. Dobra, no to lecimy na górę. Dobra. Na samą górę? Nie, do laboratorium. Co ja mówię? Laboratorium? Może trzeba sobie zrobić laboratorium. Rabolatorium? Rabolatorium. Rabolatorium. Dobra, lecę. No, ja też lecę. Gdzie ty jest? No za tobą jestem, bo ja popłynęłam sobie na samą górę, bo musiałam przemyśleć swoje życie. No dobra. To proszę bardzo, kraftuj. To, masz trochę szkła, jeszcze 10 szkła potrzebujesz do tego. Jeszcze 10 szkła, a tak. Zrobisz mi to szkło? Jest szkło w skrzynce ze szkłem. To się. No to włóż mi do ekwipunku. O, widzicie, pamiętam, ale musisz mi dać też jeden ten obsydian. Bo już jeden beacon już zrobiłam. Okej. Okay. Proszę bardzo, masz wszystko, co potrzebujesz. Dobrze, doskonale. Mam wszystko, czego potrzebuję, żeby zrobić kolejne beacony. Mm-hmm. I teraz trzeba będzie przemyśleć, gdzie je rozstawimy. Ja zobaczę, czy jeden mamy bloki. Jeden ja bym tu postawił. Tak z miejsca? No to tak ten domowy będzie taki beacon. I co, nie? I wstawimy pod spód mu. Rzeczy? No nie wiem, zobaczymy. Tylko nie? Trzeba byłoby piasek skopać tam, żeby. Bo przez ten. Przez szkło leci światło, ale nie wiem, czy przez wodę leci światło. Ja tak, tylko czekaj, ten jeden szybko ten zdezynfekuje. Dobra, zdezynfekuj nam szybę tam na górze. Okej. Dobra, widzę, gdzie to jest nawet. Widzisz? Tak. Bezpośrednio nad tym. Tak. Cyk. Dobra. Zgadza I teraz się. Trzeba byłoby go podbudować żelazem. No to spróbuj, 9 bloków żelaza możemy zrobić raczej, nie? Mamy tyle materiałów. Mamy, ale wiesz, jakoś mamy mało, zdecydowanie za mało, a żelazo by się przydało w większej ilości. No przydałoby się. Dobra, wiesz co, mam 14, w takim razie ja sobie zanurkuję pod spód. Będzie wystawało? Co? To beacon w sensie. Gdzie jest ten beacon? No właśnie, to jest ten problem, bo tego nie widzisz, nie? Ja go nie widzę, a jeśli ja zaraz utopię. No kurde, nie mogę go chyba wykopać za bardzo. On będzie tak, tu się zaczyna. Nie wiem, czy widzisz. No teraz widzę. Okay. Dobra, to wiesz ja to co, skoro już jesteś na dole. Ja to zrobię, no. To weź się zajmij. 1, 2, 3. A i tam już trzeba. Pierwszy poziom ma 3x3, nie? Tak. Dobra. To się nie uto. Bo ja właśnie zaraz też dokonam. A to nie możemy, to musimy lampę przestawić restownowo, wiesz? Nie, zmieści się, nie? Nie, bo to 3x3 musi być, no tak? I tak, a, mieści. To idealnie, dobra. Okay. No proszę, co nie ty się wkręcasz, że nie? Nieważne. Oj, weź, co się ten... Dobra, co robisz się... to, czy ja mam robić? Nie robisz, bo ja ci dałam żelazo całe. No czekaj, bo ja teraz jestem w walce, w bitwie z zombiakiem podwodnym. Dobra, Już wywalczyłeś to? Tak, w ogóle przez blok przyszedłeś tutaj, patrzyłeś na mnie. Tak, ja tak lubię ogólnie, a czemu nie wystawaj przez odpycha, no. Nie mogłem przepłynąć w to miejsce. Ty, wsadziłeś głowę w beacona. Ty, gdzie ja jestem w ogóle, nie rozumiem. W beaconie jest. Jestem w beaconie? O Jesus. Ja nie wiem, ty w ogóle dzisiaj chyba jesteś jakiś, nie wiem, jakoś duchem chyba jesteś dzisiaj. Okej, muszę złapać trochę oddechu. Dobra. Okej, lecę dalej. Nie bij beacona. Właśnie próbuję, no, ale to... Wyleć tu wodę? Nie, już. Bo jak tutaj ci wyleję wodę, sekundę, to będzie... Sekundę, poczekaj, daj dosłownie mi 3... 4... 2... Ry... No bo ja chcę, żeby on się zaświecił, chcę zobaczyć, czy się świeci. Jest! Mamy bring home the beacon, przynieś latarnię do domu, przynieśliśmy mamy świeci! Latarnię? To czekaj, bo a to trzeba byłoby dać poziom niżej, żeby dać kolor światła inny. Chyba, że tam damy na górze kolor ale światła patrz, taki inny. Niebieski tam jest już u góry. Można ale to zobaczyć. O tutaj będzie trochę irytujące, tak wiesz, będę chciała z tobą porozmawiać i kurczę, nic nie widzę. Halo, przepraszam panią, co? Halo? Gdzie jesteś? Schowałem się. No dobra, to wiesz co, te beacony kolejne, ja myślę, że rozstawimy je... Na razie do skrzynki je wsadzę, tak, do skrzynki, tylko efekt trzeba ustawić. Ej, kolor jest zarąbisty, to muszę ci wiesz powiedzieć. Wiesz co, wstawię do skrzynki z żelazem.
Idealnie stało mi jedno, żeby wstawić i efekt wybrać. No to dawaj w takim razie haste albo szybkość. A, nie, no to tak, są dwie rzeczy. Ja myślę, że szybkość będzie spoko w domu. No dobra, no to dajemy on ma sobie drugi speeda. Poziom, patrz, więc chyba na 20 kratek będzie patrz, działać. Jestem szybka. Super. O, jak szybko można biegać teraz. No, teraz można biegać. Słuchajcie, teraz przebiegnięcie tego korytarza to będzie chwila. I w ogóle ludzie pisali, żeby zajrzeć do akwarium ogólnie. Nie wiem, czy ty widziałeś. I żeby zlikwidować te drzwi. Słuchajcie, drzwi nie zlikwiduję, bo uważam, że to jest bardzo praktyczne. Dzięki temu mogę uzupełnić nasze zbiory ryb. Ja teraz tam wpłynę, żeby pokazać wam, jakie piękne ławice nam się tutaj potworzyły. W ogóle to jest śmieszne, bo ryby, pomimo tego, że są różnych gatunków, one pływają przeważnie razem. Zobaczcie, w tej części nie ma żadnej ryby, a ja jak przynosiłam te ryby, nie przywoziłam ich, tylko przynosiłam w wiaderku, to... zapomniałam się! Okej, okay, ja tak badam, dokąd sięga. Okej, okay, to wtedy znalazłem, dokąd sięga. Zaraz za windą się kończy. Dobra. Do domu. To wtedy one zaczęły płynąć w jednym kierunku jakby. O, nie, utopię się, zio. Utopię się, bo zapomniałam się totalnie i zapomniałam, że oddech się nie uzupełnia od razu. Dotąd będzie mniej więcej gdzieś tutaj osięgasz, tak mi się wydaje. Zaraz, jakbyśmy... Tutaj jeszcze jest. Tutaj... Ale tutaj czekaj, jeszcze bo jest. Ja jeszcze mam. Tak? Ale tak, zobacz, i nie bo będzie spadać. Kliknij E i zobacz, że on no, przestaje się ładować. Tutaj już się nie ładuje. W tym ale ja mam. A, czekaj. Bo masz, bo jeszcze złapałaś efekt. On 10 ja zobaczę, sekund trwa, nie? Ja zobaczę, gdzie się załapie. No to. Patrz, tutaj się nie załapuje. Nie? No to nie, o, no stąd tutaj, jest, o, od tego miejsca. Gdzieś dotąd osięga mniej więcej. No za w każdym akwarium. Razie mamy całkiem sporo. A to jest sporo, pierwszy poziom, przy drugim poziomie będzie sięgasz dalej. Mamy sporo zasięgu, jeśli chodzi o naszego beacona. Mhm. I wiesz co, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Tak, już to. Tak szybko. A nie, no, czekaj, zenchantujmy jeszcze coś, bo zapomniałam. O, to jest dobry pomysł, mam 30 poziom, nie? Tak, właśnie po to poszliśmy. Ja sobie wezmę 3 diaksy. Słuchaj, tam wszystko jest przygotowane już. Aha, trzeba tylko diaksy przeczytać. A co jest przygotowane? Nie, w sensie emeraldy, nie emeraldy, te drugie, jak to się nazywa. Wiesz to, o co chodzi mi chodzi, no? No lapis ci chodzi, wiem, tak. Przecież powiedziałam ci. A patyki masz? Nie, masz jeden. A kilof masz? Masz jeden? Zrobię. Patyk. Masz? Masz. Dziękuję. Proszę. To co ty enchantujesz? Ja enchantuję kilof. Czekaj, coś nie złapałem. A ty chyba miecz w takim razie. Dałaś mi patyka. Ja go złapałam. Rzucasz sobie pod nogi? No to... Rzucam sobie pod nogi, bo co, nie możesz mi spod nóg podnieść? Rzucasz te kłody pod nogi? Nie, rzucam se patyki pod nogi. Rzucić ci kłody pod nogi? Nie rzucaj mi kłody pod nogi. Dobra. To co, ty pierwszy? Raz, dwa, trzy. Cyk. Lecimy i zobaczmy. Unbreaking 3! Sharpness 3! Super! Tylko lootingu nie ma, no niestety. Super, no ale wiesz, zawsze coś, nie? No. Dobra, to teraz moja kolej. Uwaga, uwaga. Fortuna 2! No Unbreaking i super, 3. To mamy takie same kilofy w tym momencie, bo mam dokładnie ten sam. To Unbreaking połączyć. 3, Fortuna 2. To trzeba go połączyć tak, może. Tak, Fortuna 3 wtedy będzie, nie? No chyba tak. A masz jakiś inny kilof jeszcze taki zapasowy? Mamy Efficiency 4, więc ale nie, bo ja jeszcze jedno bym potrzebował. Dobra, to, to później nie, to ekspimy i później zrobimy to sobie jeszcze więcej enchantów. Jeszcze, no dobra, jeszcze to tyle, co? To tyle. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zrobiliśmy kolejny kamień milowy w takim życiu prawdziwego Minecraftera, więc mamy no, nadzieję, że wam się podobało. Nawet zrobiliśmy. 3, dokładnie. No tak, dokładnie, ty zrobiłeś 3, ja zrobiłam przez złapać beacona troszkę tutaj, o jest. Tak? No ja mam cały czas, ja nie wiem o co ci chodzi. No dobrze, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, wbijajcie do zio. Udział dzisiaj Subnautica. Także... Zawsze się udział jest Subnautica wtedy, co u ciebie surwi. Ja nie wiem, jakieś takie dziwny zbieg okoliczności. Ja nie wiem, może to jakoś jest ustawione, nie wiem. To ustawione jest, no. To jest na pewno ustawione. No w każdym razie wbijajcie koniecznie do zio, a my się z wami dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, pa. Na razie.